Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Grażyna Bolańska z kanału Dom pod Bocianem. Dojechaliśmy w jedną i drugą stronę szczęśliwie. Jesteśmy już po tej ważnej dla nas wszystkich uroczystości, a więc ślubu mojego syna. Mamy poniedziałek. Ja samochodu, bo jadę na zakupy, ale przystanęłam na chwilę. Czytałam wasze komentarze. Bardzo dziękuję za życzenia dla moich dzieciaków. Tak, już jest po. I wiecie, mam kilka takich refleksji, z którymi chciałam się z wami podzielić, bo my z Wojtkiem, bardziej Wojtek aniżeli ja, bardzo planujemy swoje życie. I na ten okres letni mieliśmy dużo rzeczy do wykonania. O jednych mówiłam, o innych nie mówiłam. No, wyprawa do Wrocławia po meble to było takie duże przedsięwzięcie, żeby się zorganizować. Zaangażowaliście, jak wiecie, i Wojtka, kolegę i mojego syna. Potem jeszcze jest dużo było takich rzeczy, o których nie mówiłam na kanale i na pewno nigdy nie powiem. I jakby uwieńczeniem tych takich rzeczy do wykonania albo tych ważnych wydarzeń, to właśnie pod koniec sierpnia był ślub mojego syna. I wczoraj, tak wieczorem, siedząc i dumając, jak Wojtek poszedł spać, to tak właśnie doszłam do wniosku, że takie mieliśmy plany i to wszystko już minęło, to wszystko już jest za nami. I to ważne wydarzenie też już jest za nami. To taka pierwsza refleksja, że jak to szybko płynie czas, że to jest niesamowite. Teraz nie wiem, czy wam będę publikować, kochani, zdjęcia, dlatego, bo musiałabym zapytać się mojego syna. Nie wiem, czy będę publikować film, czy będą zdjęcia z pleneru, których jeszcze nie ma, czy będą zdjęcia, które robił fotograf. Nie wiem, musiałabym zapytać się mojego syna i moich dzieci. To jeszcze jest sprawa świeża, więc jeżeli oni nie wyrażą zgody, to muszę to uszanować, więc wiecie, nie będę obiektywna. Nie będę obiektywna, bo te mamy, które żeniły, czy swoje dzieci, czy mają córki, czy synów, które przeżywały taką uroczystość, wiedzą doskonale, że ich dzieci są najbliższe. I to one wyglądają najpiękniej. No, co wam powiem, że moja synowa wyglądała jak księżniczka, że mój syn wyglądał po prostu jak przystojny, wspaniały mężczyzna. Nie popłakałam się, ale taki był plan i takie założenie. Rozmawiałam sama z sobą i tak, doszłam do wniosku, że to jest tak piękna uroczystość, że chcę ją przeżyć radośnie, z uśmiechem. I tak, tak starałam się właśnie, ale w każdym bądź razie ani jedna łezka mi nie uroniłam. Ja przepłakałam z różnych powodów. Moment, kiedy wybierałam zdjęcia do albumu. Moment, płakałam, kiedy przyszedł ten album i jeszcze raz oglądałam, i które towarzyszyły mi emocje. A na ślubie widocznie już się po prostu wypłakałam. Widocznie już się wypłakałam i nie było takiej potrzeby. Mówiłam wam, że to mój syn, bo nie Wojtka, Wojtka jeszcze to czeka, też ma na imię Karol. Moje dzieciaki
same decydowały o wszystkim, więc ja byłam tam tak troszkę jako gość. Ja patrzyłam, oprócz oczywiście na moich dzieci, którzy byli tą osią tego spotkania, ale patrzyłam na to, jaką wybrali restaurację na tą uroczystość, jakie wybrali kwiaty. No, Klaudii sukienkę widziałam, ale no. Tak, no. Dla mnie to był radosny, przepiękny dzień i cieszę się właśnie, że taki był. I taką kolejną refleksją, z którą chciałam się z Wami podzielić, a to za sprawą pani Agnieszki Kozak, którą wiecie, że oglądam codziennie. I ona podlinkuje Wam ten odcinek, który dzisiaj rano oglądałam. To jest stary film, chyba rok temu, o akceptacji, ale i tak właśnie pomyślałam sobie, że kochane dziewczyny i kochani, nie chłopacy, przepraszam, to już jest zły zwrot, kochane dziewczyny, zwróćcie uwagę, ile mamy ról do spełnienia. To też taka kolejna refleksja. Pierwszą rolę, którą było nam odegrać, żeby zadowolić naszych rodziców, to żebyśmy były grzecznymi dziewczynkami, które dobrze się uczą, które nie przysparzają kłopotów i w ogóle są piękne, grzeczne i że rodzic może być z nich dumny. To jest pierwsza rola grzecznego dziecka. Potem nagle stajemy się kobietami i mamy kolejną rolę, żeby zadowolić, jakby spełnić oczekiwania naszych mężów, żebyśmy były pracowite, posłuszne, zawsze gotowe na seks, żeby nigdy nas nie bolała głowa i to jest nasza kolejna rola do spełnienia. I potem stajemy się matkami i mamy kolejną rolę do spełnienia, żeby nie zawieść naszych dzieci, żeby być dobrymi matkami, wyrozumiałymi, żebyśmy potrafiły pogodzić i pracę, i macierzyństwo, i żeby mąż nasz był zadowolony. I potem przychodzi czas, że z mam stajemy się teściowymi. I to jest kolejna nasza rola, żeby spełnić oczekiwanie tej drugiej strony, żeby ta druga strona poczuła się, że przyjmujemy ją z otwartymi rękoma. Też ważna rola. Bycie dobrą teściową to też jest ważna rola. A potem na sam koniec kolejna rola to bycie babcią, tą wyrozumiałą, która ma czas dla tego wnuka. I każdy oczekuje od nas czegoś innego. Taka przyszła na mnie refleksja, kiedy chrzestna Karola powiedziała: no i zostałaś teściową. Tak właśnie. I to jest ta moja refleksja, że my kobiety mamy dużo ról do spełnienia. No, moje dzieciaki przyjeżdżają w sobotę. Więc będziemy to przeżywać jeszcze raz. Powiem Wam, że łzy nie były w moim przypadku jakby wykładnikiem emocji, bo emocje towarzyszyły mi różne. Dopiero jak wróciliśmy do domu, puściły. I powiem Wam, że jestem mocno przebodźcowana. I dlatego w środę, dlatego właśnie nagrywam z samochodu. W środę nie będzie filmiku, bo muszę
ochłonąć z tych emocji, z tych dobrych emocji i z tych złych też, bo jak to emocje są różne. Tak, takich kilka moich refleksji. Wiem, zapewne spodziewaliście się zupełnie czegoś innego, że ja tutaj was zasypię zdjęciami, ale tak jak mówiłam, muszę porozmawiać z moimi dzieciakami, bo nie chciałabym tutaj robić coś przeciw nim. Może jak będę wracać, jeszcze mi się coś przypomni, ale na razie ruszam na zakupy, uzupełnić lodówkę, ja jako teściowa. Właśnie. A co potrzebuję ja jako Grażyna? Powiem wam, jak ja odbieram ślub mojego syna, że powiększyła nam się rodzina. Karola babcia już nie żyje, a dzięki temu ślubowi z Klaudią Karol zyskał babcię Terenię, która bardzo mocno wzruszyła się na ślubie Klaudii. Więc ja to traktuję jako powiększenie rodziny, że miałam syna, teraz mam syna i córkę. Zyskałam też Terenię. Poznaliśmy rodziców Klaudii. Powstały fajne relacje. Więc idzie to wszystko w dobrą stronę. I co najważniejsze jeszcze dla mnie, z jednych ważnych elementów, to, że spotkaliśmy się rodzinnie. Dla mnie to spotkanie na Karola ślubie było bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, spotykamy się na ślubach i na pogrzebach. I dla mnie to było coś bardzo, bardzo ważnego. I muszę wam powiedzieć, że pomimo bardzo poważnej choroby przyjechali goście, żeby uczestniczyć w Karola życiu, żeby go wspierać w tym momencie tego ślubu. I to było takie przepiękne właśnie, że przyjechali, za co im wszystkim, ja nie wiem, wiem, że nie oglądają, ale za co im wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo mojej siostrze i dziękuję bardzo Beatce, że przyjechała. No cudnie, po prostu dla mnie to myślę sobie, że dla Karola też przybycie gości było bardzo ważne, ponieważ została nas garstka i ta garstka na ślub ten została zaproszona, więc no, ja wiem, że jestem nieobiektywna, no ale chyba mamy w tym przypadku nigdy nie będą obiektywne. No tak. To chyba by było, to już chyba ujęłam wszystko. No powiem jeszcze wam, bo jeżeli nie będę publikować zdjęć, to powiem wam, że wybrałam zieloną sukienkę i to był bardzo dobry wybór, dlatego, bo ta sukienka była zwiewna,
powiew na był upalny dzień, a mi w niej nic nie przeszkadzało. Czułam się swobodnie, nie skupiałam się, że tu coś nie pasuje, tam coś nie pasuje. Po prostu mogłam nie skupiać się na sobie, skupiałam się na moich dzieciach, na księżniczce Klaudii i no cudnie. No po prostu, kochane dziewczyny, cudnie. I takich doznań wam też życzę, żebyście mogli przeżywać takie właśnie uroczystości swoich własnych dzieci. Przypominam jedynie, że ja muszę się odbodźcować, że ja jestem emocjonalnie wypompowana, potrzebuję takiego oddechu, dlatego w środę nie będzie filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Życie jest piękne i uśmiechajmy się i już, pa! I teraz już, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, zmiana tematu. Wracam. Zakupów z pełnym bagażnikiem dobroci. Dzisiaj niestety byłam tylko i wyłącznie w Biedronce i muszę wam powiedzieć, że spotykam na swej drodze fajnych ludzi. Pani z Biedronki, a specjalnie zerknęłam, miała tutaj etykietkę, pani Agnieszka, mimo ogromnych obowiązków tam w tym sklepie, bo wykładała towar, poświęciła czas, żeby zainstalować mi aplikację, bo wiecie, że ja mam z tym problem. A druga pani mi pomogła jeszcze coś innego rozszyfrować tam dane, podeszła i mi wskazała. I powiem wam, że to jest tak przesympatyczne i to jest tak miłe, że ludzie sobie jednak pomagają. Że zauważam tych fajnych ludzi i chcę o tych fajnych ludziach mówić, a ty o tych, którzy sprawiają ból, nie chcę wspominać. Chcę o nich po prostu zapomnieć. W ogóle nie chcę poświęcać im swojego czasu. Więc moje dzisiejsze zakupy w Biedronce były takie bardzo radosne, bo te panie naprawdę, w naszej Biedronce bynajmniej, po prostu znajdują czas, żeby poświęcić klientowi. I to jest naprawdę, a wiem, że one tam ciężko pracują, bo przecież ja jestem w ogóle obserwatorem, lubię obserwować. I na pewno to jest bardzo ciężka praca. I one jeszcze potrafią się uśmiechnąć i jeszcze potrafią znaleźć czas, żeby pomóc klientowi. No po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem i to chciałam, z tym też chciałam się z wami podzielić. Mam nadzieję, że moje emocje opadną na tyle szybko, że wyciszę się z tego przebodźcowania i wrócę do was z fajnymi filmikami. Właściwie chcę chyba, na pewno powstanie odcinek o sprzęcie, bo Maszka prosiła i jedna z was prosiła o mikrofonie. Chciałabym też was zabrać na wiejski spacer w miejsce, gdzie rośnie kukurydza, ale najpierw muszę się wyciszyć, bo emocji było dużo. Tak, emocji było bardzo dużo. Także jestem teściową. Dołączyłam do teściowych? Nie wiem, jaką będę teściową. Chciałabym, żebym była dobrą teściową, ale chcieć, a być, to jest taka odległość. I tak sobie pomyślałam, ja nie popędzam moich dzieci, nie pytam się też o dzieci, bo uważam, że to jest temat zbyt osobisty i to, co oni zadecydują, to tak ma być, bo to jest ich życie. Ja mogę ich wspierać, tylko mogę słuchać to, co oni mają mi do powiedzenia. I wiecie,
I kiedy siedzieliśmy przy tym stole z Beatą, chrzestną Karola, i była też moja siostra, która też jest babcią, i zaczęły sobie wymieniać zdjęcia, pokazywać sobie wnuki, to tak sobie właśnie pomyślałam, czy moje wnuki, nie wiem, wnuczka, wnuczek, będą na tyle mnie lubili, że powiedzą: babciu, chciałabym u ciebie zostać na noc. Tak. No. Chciałabym, żeby ten czas nastąpił. Ale jeżeli nie nastąpi, to też jest ok. Tak? To też jest ok. Bo to oni są dla mnie najważniejsi. No, ja Klaudii przekazałam coś, co jest dla mnie oczkiem w głowie, coś, co jest dla mnie było najważniejsze, mojego syna. Została mi kolejna rzecz, która dla mnie jest ważna, został Wojtek. Ale jest taka kolej rzeczy, taka kolej rzeczy. Tak. Tyle moich refleksji, kochani, na gorąco. Cieszę się, że mogę się z wami się nimi dzielić.